Proszę Państwa, zanim przejdziemy do następnego punktu programu, chciałem poprosić pana posła Pawła Lisieckiego o odczytanie listu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego, do uczestników konferencji. Proszę bardzo. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że powstało kolejne forum, na którym jest omawiana problematyka stosunków naszego państwa z pozarządowymi organizacjami polonijnymi. Jak wiadomo, w ostatnich latach potencjał mieszkających za granicą Polek i Polaków nie był przez rządzących właściwie wykorzystywany, a przecież Polonia ma ogromne możliwości wspierania polskiej dyplomacji w zmaganiach o realizację naszego interesu narodowego i polskiej racji stanu. Na szczęście relacje te, tak jak inne sfery naszego politycznego bytowania, ulegają dobrej zmianie. Jednakże nie jest to zadanie łatwe i siłą rzeczy musi być ono w wielu dziedzinach czasochłonne. Stąd wsparcie ze strony osób wiedzionych miłością ojczyzny i obywatelskim obowiązkiem jest bezcenne, a każda inicjatywa w tej sferze niezmiernie pożądana. Mam nadzieję, że skoordynowane działanie agent państwa polskiego i organizacji polonijnych przyniesie i to w miarę szybkim czasie znaczącą poprawę w postrzeganiu Polaków i Rzeczypospolitej za granicą. Taka jest potrzeba chwili. Musimy stanowczo walczyć o polskie interesy i odpowiadający prawdzie wizerunek naszej ojczyzny poza jej granicami. W międzynarodowej polityce liczy się tylko ten, kto chce i potrafi zabiegać o swoje. Jeżeli my sami tego nie uczynimy, to nikt za nas tego nie zrobi. Więcej, wykorzysta naszą słabość. Dlatego musimy działać jak najszybciej i jak najskuteczniej. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim ludziom dobrej woli i szlachetnego serca działającym w Stowarzyszeniu Solidarni 2010 oraz polskich patriotycznych organizacjach społecznych na obczyźnie z całego serca podziękować za pełne poświęcenia, zaangażowanie w najważniejsze sprawy kraju. W tym, rzecz jasna, w walkę o ujawnienie pełnej prawdy o katastrofie smoleńskiej i towarzyszących jej okolicznościach oraz o godne upamiętnienie ofiar tej tragedii. Jestem Państwa wielkim w tej materii dłużnikiem. Kończąc, pragnę życzyć wszystkim Państwu i Waszym rodzinom zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Oby kolejne lata przynosiły nam coraz więcej radości ze zmian zachodzących w naszej ojczyźnie. Ze swej strony mogę obiecać, że zrobię wszystko, żeby do tego doszło. Mam nadzieję, że ta konferencja nie tylko da Państwu wiele satysfakcji intelektualnej, ale też dostarczy narzędzi do zbudowania współpracy między państwem polskim a pozarządowymi organizacjami polonijnymi na miarę potrzeb i naszych oczekiwań. Życząc owocnych obrad, przesyłam Państwu najserdeczniejsze pozdrowienia. Łącząc wyrazy szacunku, Jarosław Kaczyński.